W dzisiejszym filmie zobaczymy w białoruskich mediach głośno o głodujących Polakach. Prezydent Czech widzi Ukrainę w NATO pomimo okupacji jej ziem. Putin w Czeczenii pierwszy raz od 13 lat. Strzelanina w szkole. Nauczyciel otworzył ogień. Największy w historii atak na Moskwę. Dziesiątki eksplozji w Rosji. Skazańcy w Iranie organizują się przeciw masowym egzekucjom. Czy jesteś tak ograniczony? Musk reaguje na skandal z Kadyrowem. Zapraszam do oglądania. W białoruskich mediach głośno o głodujących Polakach. Białoruska telewizja państwowa wyemitowała propagandowy materiał o Polsce, w którym prezenterka przejętym głosem opowiada, że w kraju panują fatalne warunki życia. Prawie 1,5 miliona osób w Polsce głoduje albo nie dojada. Ludzie nie mają możliwości, żeby zapewnić sobie godny poziom życia. Analitycy wprost mówią, że w Polsce problem głodu jest całkowicie aktualny, przekonuje dziennikarka. Następnie Białorusini mogli usłyszeć, że w ostatnich miesiącach sytuacja Polaków stała się już tragiczna. Tylko w ostatnim roku sytuacja ekonomiczna ludzi biednych, którzy dostają pomoc od organizacji charytatywnych, pogorszyła się o prawie 80%, powiedziała prezenterka, nie podając jednak źródeł tych informacji. W dalszej części materiału podkreśliła, że tylko 1/4 Polaków, którzy wzięli udział w badaniu dotyczącym ich sytuacji ekonomicznej, może sobie pozwolić na codzienny ciepły obiad. Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy o Polsce mówi się w tym kraju źle. Aleksander Łukaszenka wielokrotnie próbował przekonywać, że u sąsiadów występują ogromne problemy z dostawami żywności. W kwietniu 2022 roku twierdził na przykład, że Polacy nie mogą zapewnić sobie podstawowych produktów. Ukraińcy, ale także i Polacy oraz Litwini i Łotysze ustawiają się w kolejce na granicy i proszą o wpuszczenie na Białoruś. Choćby po to, żeby kupić grykę. Mniejsza o kaszę gryczaną. Soli brakuje. Proszą nas o sól. Przekonywał Łukaszenka, zaznaczając przy tym, że nie każdy może pozwolić sobie na dostatek, jaki ma Białoruś, która zapewnia swoim obywatelom wszystko i w każdych ilościach. Prezydent Czech widzi Ukrainę w NATO pomimo okupacji jej ziem. Petr Pavel twierdzi, że pełne przywrócenie kontroli nad wszystkimi ziemiami w granicach uznanych międzynarodowo nie powinno być warunkiem członkostwa Kijowa w sojuszu. Dlatego proponuje przyjęcie Ukrainy do NATO mimo okupacji części jej terytorium przez Rosję. Jeśli pozwolimy na wytyczenie jakiejkolwiek granicy administracyjnej, wówczas będzie można uznać tę granicę za tymczasową, a Ukraina będzie mogła zostać przyjęta do NATO z terytorium, które będzie wówczas kontrolowała. Mówi Pavel, twierdząc, że niektóre ukraińskie ziemie jeszcze długo mogą pozostać pod kontrolą Rosji. Następnie podał przykład Niemiec, które w 1955 roku zostały przyjęte do sojuszu. Choć do 1990 roku, czyli do obalenia muru berlińskiego, część ich ziem znajdowała się pod okupacją Związku Radzieckiego. Chęć przystąpienia do NATO Ukraina oficjalnie ogłosiła w 2022 roku. Jednak pierwsze kroki poczyniła już 5 lat wcześniej, podpisując z Sojuszem Północnoatlantyckim kartę o szczególnym partnerstwie. Chociaż aneksja Krymu oraz wybuch konfliktu w Donbasie jeszcze bardziej zbliżyły Ukrainę do Zachodu, jej droga do NATO jest trudna i nie pozbawiona przeszkód. A jednym z głównych wyzwań jest udział Kijowa w konflikcie zbrojnym. Słowa prezydenta Czech nie są jednak do końca zgodne z zasadami organizacji, która określa, że państwo będące w stanie wojny lub nierozwiązanym konfliktem terytorialnym nie może przystąpić do sojuszu. Choćby z tego względu w interesie Rosji nie jest więc szybkie rozwiązanie konfliktu. Tym samym może ona blokować ten proces przez lata. Kolejną kwestią jest spełnienie przez kandydata określonych standardów w zakresie funkcjonowania sił zbrojnych i obronności, które muszą znajdować się na odpowiednim poziomie. Poważny problem stanowi też korupcja, obecna w przypadku Ukrainy zarówno w systemie politycznym, jak i wojskowym. Potencjalne członkostwo Ukrainy w NATO mogłoby znacząco zmienić układ sił w regionie, a jednocześnie wiąże się z ryzykiem dalszej eskalacji napięć z Rosją. Niektóre kraje, jak na przykład Węgry, są dalekie od przyjęcia tego kraju do NATO nawet po zakończeniu wojny. Tym bardziej będzie trudno o jednogłośność, jeśli głosowanie na poszerzenie sojuszu miałoby się odbyć w ciągu najbliższych tygodni. Putin w Czeczenii pierwszy raz od 13 lat.
Władimir Putin pierwszy raz od 2011 roku pojawił się z wizytą w Szczeczenii. Oprowadzany przez szefa regionu Ramzana Kadyrowa spotkał się m.in. z żołnierzami rosyjskiego Uniwersytetu Sił Specjalnych w czeczeńskim Gudermesie, którzy już w najbliższych tygodniach wyjadą walczyć na Ukrainie. Podejmujecie trudną decyzję. Strzelanie na strzelnicy w tym miejscu to jedno, a narażenie życia i zdrowia to drugie. Ale macie wewnętrzną potrzebę obrony ojczyzny i odwagę, żeby podjąć taką decyzję. Jeśli to zrobiłeś, już wygrałeś. Przekroczyłeś pewien próg. Mówił Putin do licznie zgromadzonego tłumu. Uczelnia została założona w 2013 roku. Jest to pierwsza i obecnie jedyna prywatna placówka edukacyjna kształcąca kadrę sił specjalnych. Działalność organizacji ma także na celu rozwój elitarnego sportu oraz realizację wychowania wojskowo-patriotycznego i fizycznego obywateli. Kadyrow, na którego USA nałożyły sankcje m.in. za mobilizację wojsk przeciwko Ukrainie, powiedział Putinowi, że Czeczenia od początku wojny wysłała na Ukrainę ponad 47 tysięcy żołnierzy, w tym około 19 tysięcy ochotników. Dopóki mamy takich ludzi jak wy, jesteśmy absolutnie, absolutnie niezwyciężeni, skomentował Putin. Prezydent Rosji pojawił się też m.in. w Republice Północnej Osetii Alanii, gdzie spotkał się z przedstawicielkami Stowarzyszenia Ofiar Matki Białsanu. W trakcie rozmowy, wspominając atak terrorystyczny w Białsanie, odniósł się w tym kontekście do ataku Ukraińców w regionie kurskim. Nasi ludzie czasami mówią takie słowa: nie życzyłbyś tego wrogowi, ale nasz wróg jest inny, nie jest taki jak my. Chociaż wydaje się, że ma głowę i ręce. Dobrze wiemy, że z zagranicy próbowano nie tylko usprawiedliwić straszliwą zbrodnię, ale także udzielono terrorystom wszelkiej pomocy, moralnej, politycznej, finansowej i militarnej, powiedział Putin. Przekonywał, że specjalna operacja wojskowa to nie tylko walka z Ukraińcami, ale także z mocno zorganizowanym Zachodem. Kiedy mówię o stronie moralnej, ci ludzie oczywiście nie mają żadnej moralności ani etyki. I teraz moim zdaniem widzimy to w prawdziwym obecnym życiu. Są tylko ich interesy. Wydaje się, że wiemy o tym od dziesięcioleci i stuleci, ale nie da się do tego przyzwyczaić, dodał Putin. W ramach pierwszej od 13 lat wizyty w Czeczenii rosyjskiemu prezydentowi przekazano makietę najnowocześniejszych osiedli, jakie powstaną w stolicy regionu Groznym. Ramzan Kadyrow powiedział, że osiedle będzie się nazywać dzielnicą Putina. Strzelanina w szkole. Nauczyciel otworzył ogień. Do zdarzenia doszło na terenie szkoły średniej w mieście Sanski Most, położonym około 200 km od stolicy Bośni i Hercegowiny Sarajewa. Władze poinformowały, że zginęło co najmniej 3 pracowników szkoły. Strzelanina miała miejsce o 10:15 rano podczas spotkania organizacyjnego dyrekcji i personelu szkoły, aby omówić najważniejsze kwestie związane z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Wśród zabitych są dyrektor, sekretarka i nauczycielka języka angielskiego. Podejrzany to pracownik szkoły, który użył wojskowej broni palnej, a dokładnie karabinu automatycznego. Po oddaniu strzałów do wybranych osób na sali gimnastycznej próbował odebrać sobie życie. Powiedział dla telewizji Al Jazeera rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mężczyzna ranił się w klatkę piersiową i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Podejrzany miał rzekomo spór z kierownictwem szkoły, jednak policja nie podała jeszcze motywu ataku. Jak twierdzą lokalne media, napastnik pracował wcześniej jako pomocnik w szkole i miał ostatnio problemy zawodowe. Niedawno został zawieszony w obowiązkach, a osoby, które zaatakował, były członkami komisji odpowiedzialnej za jego zawieszenie. Twierdził, że padł ofiarą niesprawiedliwego traktowania przez dyrekcję. Szkoły w Bośni są teraz zamknięte z powodu wakacji letnich, co oznacza, że w czasie strzelaniny nie odbywały się żadne zajęcia. Ten region Bałkanów jest zalewany bronią od lat 90., czyli od kiedy rozpadła się Jugosławia. Szczególnie dużo nielegalnej broni trafia do Bośni, kraju liczącego około 3,5 miliona mieszkańców. Jednak masowe strzelaniny na Bałkanach są rzadkością, a ostatnia miała miejsce w maju 2023 roku w serbskim Belgradzie, kiedy nastolatek zastrzelił 10 osób, w tym 9 kolegów z klasy. Według badania przeprowadzonego w 2010 roku przez Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju, w Bośni znajdowało się około 750 tysięcy sztuk broni w nielegalnym posiadaniu. Największy w historii atak na Moskwę. Dziesiątki eksplozji w Rosji.
Ministerstwo Obrony Rosji mówi o ataku terrorystycznym reżimu w Kijowie i dodaje, że w nocy nad krajem siły powietrzne zestrzeliły 45 bezzałogowców. Część z nich zdołała dolecieć pod Moskwę. 11 dronów nadleciało nad obwód moskiewski, dokonując jedną z największych prób ataku na stolicę Rosji w historii, stwierdził mer miasta Siergiej Sobianin. Eksplozje odnotowano w nocy z wtorku na środę w co najmniej 5 regionach Rosji. W mediach społecznościowych pojawiły się materiały, na których widać i słychać skutki ataku. Większość wybuchów miała miejsce przy granicy z Ukrainą. 23 nastąpiły w obwodzie briańskim, 6 w białgorodzkim, a 2 w kurskim. Do kolejnych 2 uderzeń doszło w obwodzie kałuskim, zaś w okalającym stolicę obwodzie moskiewskim zanotowano 11 eksplozji. Początkowo Kreml milczał na temat zdarzeń, jednak w środę nad ranem ostatecznie potwierdził atak i działanie obrony przeciwlotniczej. Tymczasem co najmniej 6 komunikatów wydał w nocy mer Moskwy Siergiej Sobianin, informując o kolejnych dronach zaobserwowanych nieopodal największej aglomeracji w kraju. Wielowarstwowa obrona powietrzna Moskwy przed wrogimi bezzałogowcami umożliwiła skuteczne odparcie wszystkich ataków, przekazał w jednym z komunikatów. Nie wskazano jednak danych na temat potencjalnych szkód i możliwych poszkodowanych. Poważne ataki dronów na region moskiewski zamieszkany przez ponad 21 milionów ludzi nie zdarzają się często. Ostatni zmasowany miał miejsce w dniu wyborów prezydenckich w Rosji 17 marca. Wówczas zestrzelonych zostało 5 dronów i jak zwykle nie zgłoszono ofiar ani szkód. Ukraina nie skomentowała jeszcze ostatniego ataku dronów na Rosję, ale poinformowała, że jej siły uderzyły w przeciwlotniczy system rakietowy S-300 w Nowoszachtyńsku w pobliżu Rostowa. Nie potwierdziła jednak, czy system został zniszczony. Miniona noc była niespokojna nie tylko w Rosji, ale również na Ukrainie. Wybuchy odnotowano w obwodach mikołajowskim i chersońskim na południu kraju, w obwodzie chmielnickim na centralnym zachodzie, w obwodzie kijowskim oraz dniepropietrowskim na centralnym wschodzie. Pomimo aktywności systemów obrony przeciwlotniczej na Chersońszczyźnie doszło do strat. Zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych, w tym 4 dzieci. Ponadto siły rosyjskie, kontynuując ofensywę we wschodniej Ukrainie, ogłosiły przejęcie kontroli nad New York i Żołannę w ramach trwającej operacji mającej na celu opanowanie całego regionu donieckiego. Do wymiany ognia doszło w czasie, gdy Rosja postępuje we wschodniej Ukrainie, gdzie kontroluje około 18% terytorium, a jednocześnie odpiera wkroczenie wojsk przeciwnika do obwodu kurskiego, co jest największym atakiem obcych sił na jej terytorium od czasów II wojny światowej. Rosja przyznaje, że atak na Moskwę, do którego doszło z wtorku na środę, był najmasywniejszy od początku wojny. Na dodatek stało się to, gdy prezydent Putin gościł w stolicy chińskiego premiera Li Qianga. Ponadto według kanału Ukraine Frontline w środę po południu w Moskwie odcięto internet, a w kierunku molochu handlowego Oceania skierowano posiłki. Najwyraźniej coś dzieje się na stacji Salarievo w samym centrum. Zaniepokojeni Rosjanie informują o ewakuacji ludzi i zadymionym tunelu. Skazańcy w Iranie organizują się przeciw masowym egzekucjom. Jak informuje Radio Farda, działające na rzecz wolności mediów, w ciągu ostatniego miesiąca liczba wykonanych wyroków śmierci w Iranie wyniosła co najmniej 87. Według doniesień Organizacji Praw Człowieka, tylko jednego dnia 19 sierpnia w 2 różnych więzieniach przeprowadzono egzekucję 8 osób. Grupa Halvsh, monitorująca naruszenie praw mniejszości etnicznych, podała, że wśród straconych byli 3 Buludżowie i 2 Afgańczyków, oskarżonych o różne przestępstwa. Z kolei organizacja Iran Human Rights z siedzibą w Oslo podała, że tylko w tym roku dokonano egzekucji na blisko 380 osobach. Radio Farda informuje o narastającym sprzeciwie wśród więźniów politycznych w Iranie, którzy organizują protesty i piszą petycje w odpowiedzi na rosnącą liczbę wyroków śmierci, w tym w sprawach politycznych. Farda jest irańskim oddziałem Radia Wolna Europa, finansowanym przez władze Stanów Zjednoczonych, działającym na rzecz promowania wolności słowa i praw człowieka. Ponieważ irański rząd nie publikuje oficjalnych statystyk dotyczących liczby egzekucji, międzynarodowe i irańskie grupy zajmujące się prawami człowieka dokumentują przypadki, korzystając z otwartych źródeł, takich jak media państwowe i organizacje praw człowieka. Zwracają też uwagę na gwałtowny wzrost liczby Afgańczyków straconych w Iranie. Aktywiści twierdzą, że ci imigranci nie mają sprawiedliwych procesów. Czy jesteś tak ograniczony? Musk reaguje na skandal z Kadyrowem.
Elon Musk skomentował twierdzenia Ramzana Kadyrowa, który kilka dni temu chwalił się otrzymaniem od niego Tesli Cybertruck. Czeczen opublikował film na swoim profilu, dziękując amerykańskiemu miliarderowi za prezent i twierdząc, że pojazd wyposażony w karabin już wkrótce pokaże swoje możliwości na froncie. Otrzymaliśmy pojazd od szanownego Elona Muska. Mogłem przetestować nową technologię i osobiście przekonałem się, że nie przez przypadek pojazd nazywa się Cyberbestią. Prawdziwe, niezniszczalne i szybkie zwierzę, twierdził wówczas czeczeński sojusznik Rosji. Sprawa była szeroko komentowana na całym świecie, a firma Tesla przez dłuższy czas nie zajmowała w tej sprawie stanowiska. Nagranie w serwisie X udostępnił amerykański pisarz i komentator polityczny Seth Abramson. Jestem zdezorientowany. Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych w West Point właśnie gościła Elona Muska jako mówcę podczas konferencji, a Musk dostarcza pojazdy gotowe do użytku wojskowego objętym sankcjami wrogom Ameryki. Dlaczego nie jest to dziś najważniejsza sprawa w Ameryce? Dlaczego West Point rozpieszcza człowieka otwarcie działającego przeciwko Stanom Zjednoczonym? Dopytywał Abramson, oznaczając miliardera w poście. Na wpis dziennikarza zdecydował się odpowiedzieć Elon Musk, który wcześniej unikał wyjaśnień w tej sprawie. Czy naprawdę jesteś aż tak ograniczony, że myślisz, że podarowałem Cybertrucka rosyjskiemu generałowi? To niesamowite, napisał miliarder. Dodał też, że zachowanie Abramsona to kolejny przykład tego, jak media głównego nurtu kłamią.